Czwórka Polskie Radio, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiają Radioterapia. Reżyseria Ksawer Żuławski. Odcinek pierwszy. Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj czeka nas bardzo ważna chwila. Ogłoszenie wyników konkursu na serial radiowy Teatr Wyobraźni. W studiu są ze mną dyrektor naszej stacji i nomen omen czwórka finalistów. Jako dyrektor tej instytucji, proszę państwa, czuję się zaszczycony, że możemy gościć tak zdolnych pisarzy. W konkursie doszliście bardzo daleko. Za kilka minut dowiemy się, do kogo powędruje główna nagroda. Jak samopoczucie? No ja oczywiście czuję się bombowo. Nie mogę doczekać się już wyników, bo wszyscy w ogóle moi fani czują się bombowo. Niech pan zobaczy na tablicę mojego fanpage'a. Już 300 komentarzy. Trzymamy kciuki, Nicole, jesteś najlepsza. Zniszcz tych radiowych dziadów. Nicole Nowak, jedna z naszych finalistek, jest słynną blogerką modową. Tak, Nowak przez V i CK. Przepraszam, jak? Przez co? V i CK. VCK? No tak. Bardzo egzotycznie. No nie, nie. VCK. Naprawdę? Ale jak to VCK? No VCK. A proszę się uśmiechnąć. Proszę bardzo. O, pięknie. Muszka w grochy i marynarka w kratę. Lata 70? Młoda tak. Polska? Tak, wczesny Gierek. Tak, wspaniale. Uwielbiam to, jak starsi panowie ubierają się na co dzień. No, to musi iść na bloga. Nicole, twój blog jest niesamowicie popularny. Ostatni wpis zobaczyło 400 tysięcy internautów, a miesięczne statystyki to już miliony odsłon. Masz wielbicieli, ale masz też wrogów. Tak, mam, ale skupiam się na tych, którzy mnie lubią. To proste. Bardzo miło jest zajrzeć rano na bloga i zobaczyć, że tylu ludziom sprawiłam przyjemność. Piszesz artykuły poświęcone modzie, porady stylistyczne. Dlaczego postanowiłaś uciec w stronę fikcji i zmierzyć się z trudną formą serialu radiowego? No, it's life. Mój serial to nie fikcja. Uważam, że moje życie jest fascynujące. I każdy zechce poznać pikantne szczegóły z życia blogerki, wiadomo. 19-latka Nicole Nowak to jedna z naszych finalistek. Kolejnym z czwórki szczęśliwców jest Kryspin Jabłoński. Do konkursu Kryspin zgłosił pracę pod tytułem Walić system. Przepraszam? To jest tytuł tego, słuchaj. Julia, słyszysz mnie? To ja, Kryspin. Słuchaj, dobra, jeśli ktoś z sąsiadów słucha, niech przekaże mojej kobiecie, że jestem w studiu i że ją bardzo przepraszam, że tak zareagowałem na to, jak mi powiedziała, że jest w ciąży. Julia, ja się cieszę, naprawdę, kochanie. Ja widzę w tym szansę. To jest wzruszający moment. Mam nadzieję, że te słowa dotarły do twojej żony. Wszyscy w studiu cieszymy się twoim szczęściem. Dziękuję, ale my nie jesteśmy małżeństwem. To może opowiedz w kilku słowach, o czym jest historia, którą nadesłałeś na konkurs. To jest historia mężczyzny, który przez całe życie pracował od 8 do 16, potem od 8 do 18, a potem jeszcze dłużej. Zarabiał pieniądze i cieszył się takim chwilowym szczęściem. Aż do momentu, kiedy odkrył, że całe dnie spędza w pracy, której nie lubi, żeby kupować jedzenie, które mu szkodzi i płacić kredyt bankom, które go wykorzystują, oszukują, trują, terroryzują i... No brzmi obiecująco, chociaż historia trochę zawiła. Nie do końca wiem, o co chodzi. No bo chodzi o to, że on na działkach zakłada szkółkę jogi. I ja mam nadzieję, że wielu zniszczonych przez życie ludzi, takich jak pan, panie kamerzysto, dźwiękowcu, wszyscy wy ludzie, słuchajcie, zmienicie swoje życie dzięki temu słuchowisku. Ja w to wierzę. No być może tak właśnie będzie, zobaczymy. A tak przy okazji myślę, że w szafie redakcyjnej znajdzie się jakaś płyta z kołysankami dla dziecka. A dziękuję, nie trzeba, bo właśnie podjąłem decyzję, że moje dziecko będzie słuchać jedynie muzyki ludów wschodu, bo niskie dźwięki stymulują rozwój mózgu. Jasne. Adam Wasilewski, nasz kolejny finalista, prowadzi skromny żywot parkingowego. Osoby, które kojarzą Adama z budki parkingowej, prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy z tego, z jakim talentem mają do czynienia. No, pan Adam, można by powiedzieć, ma kunszt na miarę Marii Dąbrowskiej, czy tam Wojacka, czy Różewicza. Adamie, od jak dawna piszesz i dlaczego do tej pory nic jeszcze nie opublikowałeś? Wszystko ma swój czas. Czas jest w twoich tekstach ważny, jest jakby jednym z głównych bohaterów. Rozprawa na temat filozofii czasu, tak można by w skrócie opisać twoją pracę konkursową. Czy mógłbyś tę filozofię przybliżyć naszym słuchaczom? Czas jest. Tak. I dalej? Jest. To tyle. Przepraszam, ale mamy chyba jakiś problem techniczny. O, nie, to Gigi.
Zizi? Tak, Zizella to mój piesek. Co Zizelko, co? No, wyjdź z torebeczki i pocałuj mamusię. Zizelka. No Zizelka. Tak to Maltańczyk. Nie, taki uroczy. No. A co to jest, York? Nie, Maltańczyk, taki malutki. No ale niestety nie może zostać w studiu razem z nami. Aneto, mogłabyś zaopiekować się pieskiem naszej blogerki? No, przepraszam, jak to? Zizi jest wszędzie ze mną i pisała ten tekst razem ze mną. Spokojnie, więc... piesek trafia w dobre ręce. Może znajdzie się nawet dla niego jakaś przekąska. Dobrze, byle nie jakieś tanie chrupki, bo to źle wpływa na futerko, proszę państwa. Tak, więc wracając do konkursu, naszym kolejnym finalistą jest Olga Wrzesińska, która pod pseudonimem Jaga Wrzos napisała znany wam już być może bestseller Miłość w szklanych domach. Książka opowiada o nadużyciach i korupcji w wielkich korporacjach. Dlaczego zdecydowałaś się napisać scenariusz do serialu radiowego? Ja chciałam zwrócić uwagę, że Miłość w szklanych domach napisałam nie pod moim własnym nazwiskiem, lecz pseudonimem i nie zrobiłam tego bez powodu. Ale po to, żeby uchronić się przed nieprzyjemnymi następstwami w pracy, proszę pana. No ale skoro redaktor już ujawnił moje prawdziwe nazwisko, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko na antenie złożyć wymówienie z pracy, z której tak chciałam już zrezygnować. Dziękuję bardzo, że mi pan to ułatwił. Panie dyrektorze, jak pan myśli, który z finalistów ma największe szanse na wygraną? Tak, otóż przeczytałem wszystkie wasze prace i powiem szczerze, że jury ma niełatwe zadanie, żeby wybrać najlepszego z was. Sam nie umiem wytypować faworyta, tudzież faworytki z taką samą niecierpliwością, jak wy, moi drodzy kochani, wyczekuję na ogłoszenie wyników konkursu. Trzymam kciuki za każdego z was osobna. Niestety, z przykrością muszę poinformować, że chwila niepewności potrwa trochę dłużej. Z ogłoszeniem wyników musimy wstrzymać się do jutra. Co? No, jury poinformowało, że potrzebuje jeszcze czasu do namysłu. Ale człowieku, to przecież miało być dzisiaj. Nie, nie, zaraz. Nie, ja nie mam czasu. Ja mam swoje sprawy, które muszę zrealizować. Kończymy na tym dzisiejszy program. Dziękuję bardzo. Wystąpili Włodek Dębowski, Mariusz Drężek, Barbara Garstka, Magda Kielar, Jakub Kukla, Joanna Lisner, Andrzej Szopa. Scenariusz Justyna Kowalska, Anna Szamotuła, Jarosław Grzechowiak i Marek Jagielski. Reżyseria Ksawer Żuławski. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.